Siemka, z tej strony Prosołud i witam was w kolejnym odcinku z Battlefield Hardline. Jak sobie pamiętacie, w tamtym odcinku zaczęliśmy sobie rozdział czwarty pod tytułem Sprawa zamknięta. I w tym odcinku będziemy sobie go chyba kończyć. Chyba. Zobaczymy. Nie mam kompletnie pojęcia, jakie mam to wszystko zrobić, bo jeden patrzy na drugiego, drugi na kolejnego. Co to było? Aha. Ujebał się jeden krzaczor. Ani kroku dalej! Wyluzuj kolo! Bo wiecie co, poczekam. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Tobie zapuszczę loja ogłuszacza na łeb. Co za spotkanie. No niebywałe. A teraz odłóż broń. Może po prostu ją schowam. Rzuć tę cholerną spluwę! Nik, ja chcę tylko pogadać. Nik, śledzę tych falantów, panie. Nic nie rób. Nie atakuj ich. Nik. Dowiedz się, gdzie ja. Nik! Co to było do cholery? A, i teraz chcę udowodnić swoją lojalność. Na pewno. Dobra. Naprawdę! Ciekawe dlaczego! Chodź do nas! Mendoza, gdzie on jest, co chuja! To tylko dobra. No Stoddard! Nie możesz im kazać się wycofać! To tak nie działa, Mendoza! Krzaczek se tu lata. No nie blokuj mnie, typie! No idzie on po las. No na co czekasz?
pierdolę. Zaparkowałem w tyłu. Chodź. Ale cię żeś szybki. Palmkort. No to lećmy po nią. Nels zostawiał tu kilku swoich ludzi na wypadek problemów. Do tego dochodzą jeszcze ci, których ścigała Kai. Może jest to, co nie wiemy. Łatwo na pewno nie będzie. Oho, mamy zatrzymanego podejrzanego. Wszystko rozgryzłeś, tak? Byłem już na jej miejscu. Dla mnie na pewno zrobiłbyś to samo. Chodźmy! Okej. Ja nie wiem, za kogo tu się w ogóle mam wziąć na początku, nie? Kurwa, a Stoddard siedzi! Jeszcze dwóch podejrzanych zostało chyba, nie? Ani drgnij! Co jest, kurwa? Gdzie tu było przejście tutaj? Myślałem, że go zdzieli pałką po mordzie. Dobra. Czy mam tu kogoś jeszcze? Chyba nie. Dobra, typie. Stój! Ani drgnij! Suchy syn! Gryź piach!
Namierzono cię podczas aresztowania. Zajebiście. Mamy go zbić po mordzie. To zanim ja do niego dojdę, to dostanę pierdol i to porządny. Czemu go nie mogę aresztować? Co jest? No, powiem tak. Ja muszę to i tak wziąć ostatni punkt kontrolny, tak więc zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, nie wiem jak to wyjdzie. Ale aresztowałem tego poszukiwanego. A no tak, posiłki. Jeszcze mnie przejedźcie, nie? Kurwa. Mam przejść snajperkę. No wychyl się, czubku. No co za pizda! Ja się złamał! A potem cię aresztuję! Me. Jest w centrum handlowym i potrzebuje. Boże, nasz Mendoza jest taki naiwny. On go jeszcze wyrucha w dupę, nie? Znaczy, na pewno go wyrucha w dupę, bo Mendoza potem trafia do więzienia, nie? To było pokazane na początku gry. Dobra, chwila. Zamień tam mordę. Paralizator musimy sobie wziąć, bo to jest też spoko broń. No właśnie. Właśnie, użyjmy kamer. Może znajdziemy ostatniego poszukiwanego. Nie żartowałeś z tą siłą roboczą. Możesz gadać o Nelcy co chcesz, ale nie zaprzeczysz, że zatrudni sporo miejsc. O, mamy podejrzanego, dobra. No w tym odcinku sobie raczej skończymy ten odcinek. Nie wiem jak on chodzi. Aha, że ten typ niby mnie słyszał. Jak sobie ubzura, to tak zobaczy, nie? Ani kroku dalej!
Tak, tak. On aż podejrzany idzie. I nie tylko on. Dobra. A, czy oni robią 6-9? Nie, myślałem. Właśnie, co się dzieje? Co? Ta gra może działać jakoś, nie wiem, logicznie? Policja, stój! Tak, tak, nie ma problemu. Tak, tak, nie ma problemu. Leżeć. Jeden widzę był na samym początku. Stać! Policja! Tak. Tak. Dobra. Wszyscy wyeliminowani. Sorry, ale dzięki tobie jesteśmy zdani na siebie. Naprawdę sądzisz, że jestem jedynym równym winą w mieście? Nie, ale akurat tym, którego złapałem. Właśnie. Ale wciąż mnie nie aresztowałeś. Na moje oko wygląda to na współudział w przestępstwie. Tak sobie tłumacz, Stodak. Idź do pomieszczenia ochrony i poszukaj mnie. Nick, domu roboto! Do sklepdelca! Jest tam pełno ludzi. Czy ja coś chcę zmieniać? Apteczka by się przydała. Ale... Czy ja chcę apteczkę? Nie, chyba nie chcę. Nie będę nic zmieniać. A no tutaj już będzie strzelanie. Mnie to, że te że ci wrogowie chodzą jak po kraki. Widzicie ten movement? Dobra, już idę, Jezus Maria. W sensie do Dowsa. Nie ruszaj się! Poczekajcie, ja muszę sobie ich podgłośnić, bo ich kurwa nie słyszę. Gdyby... Nie, czekajcie.
Tak. O, jest stereo. O, dobra. Teraz ich słychać normalnie, więc sobie przyciszę. O, 50%. Ech. No wiesz, cała ekipa, pracujemy razem. Nie przyzwyczajaj się. Jak tylko uda nam się stąd wydostać, zabieramy cię prosto do wewnętrznego. Tak, 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 tak. Może najpierw skupmy się na wyjściu stąd. Ja pierdykam. Mam podejrzanego, dobra. Widzieliście to? To jakiś obłęd. Uwaga na szkło. Badaj mnie już to. Stój! Policja! Naprawdę chcesz pozwolić, żeby zgodził się? Aresztowaliśmy poszukiwanego. Przepraszam bardzo. Tu był jeden typ z tamtego odcinka. Tej kurwa, co jest? Czy ja kogoś ominąłem, czy co? Nie no, jednego złapaliśmy przed hotelem. Później w tej galerii. I teraz typa zgarnęliśmy. No to halo. Jak? Też chcę przeżyć strzał w głowę. Zawsze chciałem. No ma nie jak zombie jak z Resident Evil 2. No i zaliczy mi tego typa, czy nie? Czekajcie. Nie. Ja nie chcę potem tego powtarzać. I tyle. Rozegramy sobie to jeszcze raz. Musi się kurwa nie denerwować. Kurwa nie denerwować, no na pewno. Xavier Gonzalez. Dobra. Co teraz? Hej, tutaj! No i teraz umrę jeszcze, nie? Dobra. Kurwa mać! Weź się przytkaj. Maryja. Jezus Maryja. Gdzie to poleciało?
Jezus Maryja! Boże, idę stąd. Zadanie wykonane. Dostań się do DOS-a. Co tam, Nick? Sierżancie Stoddart, ma pan prawo milczeć choć ten jeden pierdolony raz. Wszystko, co pan od tej pory powie, może być i będzie. Mendoza, wystarczy. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Niech zgadnę. Rozpętał wojnę narkotykową. Skłócił gangi. Aż się wyrżnęły do ostatniego gościa. Za wyjątkiem jego ekipy. Mam dowody na powiązanie Nelsa z pewnym detektywem z Miami. To raczej poszlaki. Miałem nadzieję, że znajdziesz ostatni koronny dowód. Udało ci się. Dziękuję. Zniszczę to. Ja pierdolę. Co to kurwa? A, i Nick, żeby było jasne. Naprawdę jestem wdzięczny za uratowanie tyłka. Robota na medal. Pierdol się. Nick, stój. No jeszcze ty. Wydział wewnętrzny znajdzie gotówkę w twoim mieszkaniu. 33 tysiące dolarów amerykańskich. Ostatni przelew Neca opiewa na tę kwotę. Dlatego pytanie brzmi, co zrobiłeś z resztą kasy, detektywie? Co ty odpierdalasz? Kai nadstawiała za ciebie karku. I to nie raz. Tak, pewnie. To o to tutaj chodzi? Próbowaliśmy. Miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce. Ale nie. Tobie wydaje się, że jesteś z tych dobrych. Prawda? Dobro jest względne. Na glebę. Nie wierzę w to. Minęły prawie 3 lata, odkąd Nick Mendoza został skazany za zbrodnię, której nie popełnił, jednak rany jeszcze się nie zabliźniły. Przepraszam bardzo, czy ja nie dostałem aktualnie tego... No, mają szczęście. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Battlefield Hardline.